Konstytucja daje mu właśnie takie prerogatywy i nie ma tutaj przepisów, które uszczegóławiałyby moment, w którym prezydent może skorzystać z prawa łaski. Skorzystał z niego w sposób jednorazowy. On nie uznaje, i moim zdaniem słusznie, nie uznaje tego kolejnego wyroku sądu, który jest kpiną z wymiaru sprawiedliwości. Jest taka podstawowa, to jest kolejna rzecz. Ja w ogóle zauważyłem, że jak ta kolorowa, rotacyjna koalicja rządzi w Polsce, to przypominam sobie wszystko to, co było na pierwszym roku studiów prawniczych, bo jedna z podstawowych zasad prawnych w każdym cywilizowanym świecie to zasada res judicata, czyli powaga rzeczy osądzonej. A zatem w sytuacji, w której już wcześniej, a tak jest w tym wypadku, zapadł prawomocny wyrok sądu, nie może zapaść kolejne rozstrzygnięcie sądowe. Oczywiście z wyjątkiem takich sytuacji, gdzie mieliśmy do czynienia z pewnymi nowymi okolicznościami, które mogłyby wpłynąć na zmianę rozstrzygnięcia. W tej sprawie tak nie było, stąd ja w ogóle uważam, że całe to postępowanie i wyrok sądu okręgowego w tej sprawie to jest jedna wielka polityczna hucpa na polityczne zamówienie.